Cześć. O, widzę cię. A jak ładnie wyglądasz. No nie. Poczekaj. W sumie miałem tyle pytań i teraz nie mam żadnego, jak cię widzę. Ojejku, nie było chyba gdzieś tam takiej sytuacji, jak jest z Jagodą wśród dziewczyn. Takiego wewnętrznego u mnie zadowolenia. Jak gdzieś nawet typując, wybierając którąś, najpierw Justynę, później Sarę, gdzieś przemawiał przeze mnie ten rozsądek, tak, że już trzeba, że już wypada, ale gdzieś tam, no, brakowało. Tu mam nadzieję, że nie brakuje. Marlin, to ja chcę, poproszę wszystkie. Proszę bardzo. Że co, przypominam sobie twój list. Aha. Czytam. To miło mi bardzo. Ładny, ładny coś list. Coś tam ciekawego napisałam. Ładny list, ładne zdjęcia. Pisałeś, że w mojej osobie urzekła cię przede wszystkim szczerość, uśmiech i oczy. Coś takiego masz w swoim spojrzeniu. Ja, jak się patrzę w te oczy, to mnie paraliżują. O ja. To jest śmieszne, co się pojawia po prostu po tak krótkim czasie, że gdzieś już jedno do drugiego za drugim tęskni. To jest, no naprawdę. Jest taki jeden pan, który mieszka w Pielikach. Nie znam. Poczekaj, o czymś nie wiem? Myślę, że wiesz. Wiem dokładnie. Poznajemy się na razie rozmową tylko, ale jak się już chce z kimś rozmawiać, no to chyba coś już jest w tym. Coś na rzecz, coś wisi w powietrzu. Czuję się bardzo szczęśliwy, że pojawiła się Jagoda. To jestem, to rzeczywiście i daje mi jakąś taką energię, jakąś pozytywne nastawienie. A czas pokaże.